Skończyły się emocje związane z reprezentacją, a kadrowicze w dobrych humorach porozjeżdżali się do klubów. Najszybciej o meczu z Anglią będzie musiał zapomnieć Arkadiusz Milik i jego koledzy z Górnika Zabrze. Ślązacy już w piątek zagrają z Koroną Kielce na inaugurację 8. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W 7 meczach jesteśmy bez porażki i oby to trwało jak najdłużej. W każdym meczu walczymy o 3 punkty. Wiadomo, no gra się po to, aby zostać mistrzem Polski. Przed sezonem mało kto przypuszczał, że piłkarze Górnika tak śmiało będą mówić o walce o mistrzostwo. Nie dla wszystkich jest to jednak zaskoczeniem. Nie jestem zaskoczony, mają bardzo dobrego trenera. Widać, że gdziekolwiek Adam pracował, zawsze potrafił sobie to bardzo dobrze poukładać. Górnik w tabeli jest 3, Korona 11. Kielczanie uważają, że przeciwko Zabrzanom nie stoją na straconej pozycji. Wydaje mi się, że spotykają się dwie równe drużyny i tutaj sprawa tego wyniku jest na pewno otwarta. Zaledwie jedno miejsce w tabeli T-Mobile Ekstraklasy dzieli za to Polonię Warszawa i Ruch Chorzów, które w niedzielę zmierzą się przy Konwiktorskiej. Wiemy, że nie jest to łatwy przeciwnik, bo jednak i punktów dość dużo mają i ten styl gry jest naprawdę dobry. Styl poprawili również piłkarze Ruchu. W meczu z Polonią drużyna Jacka Zielińskiego powalczy o 4. zwycięstwo z rzędu. Daleko z przodu, z tyłu. Dobrą passę chce też przedłużyć Lechia Gdańsk, która podejmie Śląsk Wrocław. Te 3 mecze są, myślę, bardzo ważne. Śląsk to i mecz